przygotowane lody wkładamy na 5 godzin do zamrażarki. Wyjmujemy. Miamy. Zrobimy naleśniki po swojemu. Rozpoczynamy gotowanie. Wbijamy jajka, uważając, żeby się nie przeciąć. Do jajek wsypujemy cukier. Wsypujemy troszkę do wycięcia do mąki i mieszamy. Po usmażeniu przystępujemy do dekoracji. I teraz najlepszy moment. Możemy to zjeść. Szproty wyłożyć na miseczkę i dobrze rozgryźć. Dodaję twarożek. Teraz będę smarowała ją krakersy i odkładała na talerz. Teraz rozpoczynam jej dekorowanie. Cześć mojej przekąski. To domek zrobiony z awanturki. Mam już gotowy domek awanturki. Teraz będę dokładać do niego ogródek. Witam! Jestem Sara z klasy 1A. Dzisiaj przygotuję sałatkę ulubioną mojej mamy. A teraz Wam pokażę, jak się targa liście sałaty. Już potargałam sałatę. Teraz będę wrzucać do niej winogrona. Dla lepszego smaku dodam 2 kolory. Teraz pokroję ser pleśniowy w krapeczkę. Asystentko Weroniko! O! Nawet szybciej! Teraz mi są potrzebne 2 ząbki czosnku. Mój pyszny sos do sałatki. Mieszamy sałatkę 2 łyżkami. Wygląda pysznie. Mogę skosztować? Oczywiście, to dla Ciebie. Naprawdę pyszna. Dziękuję. Nie ma za. Cześć, dzisiaj przygotuję lody truskawkowe. Umyłam już truskawki, a teraz sypuję do pojemnika. Teraz dodaję śmietanki i kremówki. Około 100 ml. Zakręca dokładnie i wszystko miksuje na gładką masę. Masa jest już gotowa, trochę trudno ją odkręcić, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Teraz będę wlewać je do foremek. Wsadzam patyczki i wkładam teraz do zamrażarki. Witajcie ponownie. Teraz przygotujemy 3-warstwowy deser, a pierwsza warstwa będzie składała się z przygotowanych już wcześniej umytych jagód kamczackich. I miksujemy. Sprawdzamy, jaka jest konsystencja. I tutaj, żeby nasza masa zgęstniała, musimy dodać 4 łyżki jogurtu naturalnego. Ponownie wkładamy do miksera. I pierwsza warstwa jest już gotowa. Masa jest gotowa i przekładam ją do szklanek. Daję jogurt naturalny i ważne, żeby ten jogurt naturalny był nakładany łyżką po bokach, dlatego, żeby się nie zapadł. Dopiero potem możemy uzupełnić na środku. Zrobimy kolejną warstwę z truskawek. Teraz nakładam masę truskawkową. Również staram się po bokach, tak samo jak robiłam to z jogurtem. Lody już są gotowe.
Widzicie, pięknie się wyjmują. Możemy dać takie coś jako patyżek i są naprawdę dobre. Polecamy. Jestem Sandra, mam 9 lat i dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pyszną, zdrową przekąskę i dam Wam na nią przepis. Wrzucamy mango, kawałka, takich mogą być duże, mogą być małe. Słoneczne smoothie. Nadchodzi lato i będzie świecić słońce. Takie smoothie, koktajl nadaje się na pewno na lato. Bierzemy, dajemy tam, gdzie się to wszystko blenduje. Dajemy pokrywkę. I miksujemy. Jeszcze wlewamy koktajl do szklanki. Trochę wirków kokosowych, sypiemy to z góry. Ładnie. Bierzemy sobie truskawkę i kroimy ją w ten sposób. Takim małym. Po prostu zrobię takie delikatne nacięcie. Jakie pyszne.